Cześć, ja z tej strony. Chciałem dla Was taką trochę szybką recenzję. Znaczy szybką, moje wszystkie filmy są bardzo szybkie. Obiektywu Sirui, Sirui. Sirui. Nie wiem jak się dokładnie czyta, ale jakoś tak. Azjatycka firma. Sirui anamorficznego. 50 mm ze światłem 2,9 i squeeze'em 1,6. Tak? Squeeze. Powiedzmy, że to tak nazwę, dla pełnej klatki podmocowanie Nikon Z. Te obiektywy ogólnie już występują na rynku od jakiegoś czasu pod inne mocowania, a właśnie pod Nikona też się niedawno, znaczy niedawno też jakiś czas temu już pojawiło. I tutaj Adrian z fotoformy się zapytał, czy nie chciałbym przetestować, bo dostał na testy. I z chęcią, z chęcią bym to przetestował, gdybym wiedział jak. W sensie próbowałem. Z brzydką pogodą ten obiektyw nie pokazuje w ogóle swojego charakteru, zwłaszcza tego anamorficznego. Natomiast ostatnio udało mi się wyskoczyć na chwilę do parku, jak już wyszło ładne słońce i tam ten charakter, chociaż trochę, mam nadzieję, że oddałem. Jak już widzicie też z przodu, tutaj mamy taki bardziej kwadratowy element i ogólnie, jeżeli nie wiecie, no to obiektywy anamorficzne filmują obraz ściśnięty i później go rozciągamy i wtedy jest taki bardzo kinowy efekt z bardzo panoramicznym obrazem, a dodatkowo do tego z bardzo takimi charakterystycznymi mocnymi flarami. I Tutaj musi być mocny punkt światła, żeby ta flara się właśnie pojawiła. I jeszcze dodatkowo, jeżeli mamy bokę w tle, no to ten bokeh nie jest idealnie prosty, tylko zaczyna się robić jajowaty, nawet po rozciągnięciu. Także tutaj właśnie ten obiektyw jest taki typowo tutaj filmowy, kinowy. Pod względem ogólnie jest to filmowy obiektyw. Mamy tutaj dwa pierścienie z zębatkami do różnego tam follow focusa, czy tam do innych e, tych z, zdalnych gir, takich e, mechanizmów, co mają po prostu tutaj e, koło zębatek, które przy, przytykamy i możemy zdalnie wszystko kontrolować. Pierwszym przesłony mamy tutaj od 2,9 do 16. Nie jest to F, tylko to jest T, czyli to jest transmisja światła, a nie jest to e, otwór przysłony. I mamy tutaj też pierścień fokusa, który ma 90 stopni, tak bym powiedział, tak jakieś 90 stopni tutaj przekrętu, także dosyć szybko się go dosyć szybko można nim tutaj fokusować i bardzo wygodnie nim się ostrzy. Tu, tu od razu przyznam. I ten pierścień do ostrzenia chodzi dużo gładziej niż pierścień do przysłony. Także ja, nawet jakbyśmy źle złapali, to od razu czuć, który, który tutaj ruszamy. Nawet jeżeli nie zauważymy na przykład, że lekko przysłonę domkniemy, obydwa te pierścienie są bezskokowe, gładziutkie. Także jedyne co to mamy hard stopy na obydwu końcach i są w pełni mechaniczne, bo są to jest to obiektyw manualny. I teraz tak. Ja wziąłem ten obiektyw, żeby sobie przetestować, bo chciałem zrobić nim zdjęcia, czego się nie zawsze robi obiektywami anamorficznymi, ale chciałem spróbować, zobaczyć jak to będzie wyglądało. No i niestety tutaj, jak byłem na plenerze, na foce, to e, niestety, ale pogoda była słaba. Było po prostu szaro-buro i ciężko było w ogóle jakiekolwiek bokę wyciągnąć, mm, nawet między drzewami, tam po prostu były rozmazane Gałęzie, a nie było tego takiego, nie było takich punktów świetlnych, które mogłyby te jajka pokazać. <laughs> Jakkolwiek by to zabrzmiało, tę swoją jajowatość. Natomiast e, u, zrobiłem tam kilka kadrów z żoną Pauliną, i tutaj po prostu mówię: ten obiektyw, jak nie ma odpowiednich warunków oświetleniowych, to po prostu wygląda tak jak zdjęcie panoramiczne, powiedzmy, że standardowym obiektywem. Nie ma takich mega dużych charakterystyk, żeby jakoś to od razu powiedzieć, że to jest anamorficzny obiektyw. Bo w tym bokechu w tle są potrzebne mocne bliki, żeby było widać ich kształt, a jeśli robimy na przykład właśnie jakieś chcemy bliki, chcemy zrobić te flary takie anamorficzne, no to tutaj też okazało się, że nie jest tak łatwo. Ten obiektyw wymaga naprawdę specyficznych warunków, żeby dobry obraz z niego wyciągnąć taki, jaki powinien być właśnie z tego obiektywu. Dlatego, że uważam, że no ja tu nie byłem odpowiednią osobą, żeby pokazać Wam najlepsze zalety tego obiektywu, ale spróbowałem coś chociaż zrobić. I odkryłem na przykład też, że nie każde źródło światła od razu da bliki. Musi być ono przede wszystkim mocne prosto w obiektyw, i najlepiej, gdyby było okrągłe. Wtedy są najładniejsze bliki. Dlatego, że na przykład prostokątna lampka taki ledzik prostokątny, on da prostokątny, prostokątną flarę, bo ona będzie taka rozciągnięta, ale prostokątna. Natomiast jeśli wycelujemy w słońce, to ta flara jest już taka jajowata, tak z centrum, taka mocna i później ładnie się tam rozciąga. Także jest dużo bardziej estetyczna, jeśli chodzi właśnie o flarę. Także ja bym tutaj proponował jedynie z takimi mocnymi, punktowymi, okrągłymi źródłami światła bawić się właśnie w, e, tym obiektywem, jeśli już szukacie właśnie takiego efektu. Myślę, że wieczorem, w nocy przy mocnych światłach reflektorów samochodów e, dałoby radę z tego coś wyciągnąć ciekawego, na jakimś roadshow fajnym. No, ja nie miałem takiej okazji. To co po prostu złapałem, no to w parku pojechałem na takie, powiedzmy, zachodzące już słońce, żeby trochę chociaż tej flary tutaj wam pokazać, żeby trochę tego efektu pokazać i mm, zrobiłem kilka też zdjęć, powiedzmy, żeby zobaczyć jak to już po rozciągnięciu wygląda mniej więcej, żeby mm, żeby zobaczyć sobie jak te bliki wyglądają, czy rzeczywiście zostałem takimi jajeczkami, chociaż w centrum kadru wydaje mi się, że są bardziej kuliste a na brzegach bardziej takie właśnie jajeczkowe. W każdym razie, no, tak jak mówię, może nie jestem os odpowiednią osobą do testowania tego obiektywu dlatego, że przede wszystkim nie filmuję tak bardzo jakoś profesjonalnie, żeby tutaj wykorzystać pełen potencjał tego obiektywu i no, może też, no właśnie, głównie przez to. <laughs> głównie przez to, że nie, nie filmuję aż tak profesjonalnie. Nawet y, filtry, które mam, nie miałem szarego, żeby nakręcić, żeby próbować trzymać się tej y, dwukrotności y, tutaj klatkarzu. Nie mam nawet takiego szerokiego filtru, bo to jest chyba 82 mm. Tak jest, 82 mm. Moje są chyba wszystkie do 79, coś takiego, czy tam do 80. W każdym razie brakowało mi trochę. Ale włączyłem sobie 100 klatek na sekundę i po prostu zrobiłem jedną dwusetną, i udawało mi się trzymać tę dwukrotność klatkarzu. Także to rozmycie powinno być takie, jakie powinno być, i po prostu wszystko zrobiłem w slow motion. Także to, co wam nagrałem, to będzie na końcu tego filmu Zło złożone tak w, jak, w, jak, w taki klip, w taki jakiś klip, chciałem powiedzieć. I tam sobie zobaczycie właśnie charakterystykę tej flary, bo starałem się łapać jak najwięcej tego słoneczka, plus też tam jakieś różne elementy, żeby to chociaż trochę ciekawie wyglądało. Z takich rzeczy, jeszcze powiedzmy, które warto wspomnieć w recenzji, to podobno, bo tutaj jest ten, jest ta kompresja obrazu niby do 1,6. Podobno ten obiektyw ma trochę różną kompresję jeśli chodzi o ostrzenie jest bardzo bliska i z daleka. Także, jeżeli kręcicie tym obiektywem to i chcecie mieć idealnie ładne proporcje tego, co kręcicie, to musicie się nastawić, że nie możecie przeostrzyć całej po prostu długości tutaj ostrzenia tego obiektywu, dlatego że. Trochę inna będzie proporcja tego diskuiza, właśnie z daleka i z bliska, także, bo to właśnie sobie w różnych recenzjach wyczytałem, znaczy wysłuchałem, że właśnie tak to niestety działa w tym obiektywie, ale biorąc pod uwagę cenę tego do prawdziwych anamorficznych obiektywów, no to jest to wciąż powiedzmy okazja, jeśli chodzi o, o takie rzeczy. Teraz tak. Jedna jeszcze rzecz, co mnie denerwowała, to kapsel, który zakładamy u góry tego tutaj nie widać, ale on jest tak jakby lekko wypukły i to jest denerwujące, bo jak postawimy go sobie ten obiektyw tak na czymś bardzo płaskim, to on się po prostu trochę trzęsie. Także to jest y, ciut było denerwujące. Tylny kapsel to jest jakaś taka dziwna nakrętka, ale jakoś tam sobie jeszcze powiedzmy działała i to na co trzeba uważać z tym obiektywem, y, to jest machanie na boki, nim, dlatego że ja fotografowałem, znaczy filmowałem z ręki z włączoną stabilizacją w nikonie z6 ustawioną pod 50 mm, ale żeby ten kadr wyglądał tak idealnie fajnie, to powinien być ten obiektyw zawsze poziomu i na gimbalu, dlatego że każde obrócenie tego obiektywu obrazu powoduje, że ten obraz bardzo się rozpływa, dlatego że on jest ściśnięty i ta optyka powoduje, że te brzegi jeszcze bardziej pływają. Także w tych klipach, które ja nagrywałem. Na przyspieszeniu, ja to zauważyłem, że ten obraz delikatnie drga, jak po prostu nie trzymam idealnie poziomu aparatu i sobie nim przesuwam. Natomiast nie wiem, czy to będzie widać już w ostatecznym klipie, tak w slow motion, jak go zmontuję. Także zapraszam teraz na klip, a zostawię link do tego obiektywu w opisie, jeżeli będziecie nim zainteresowani. Jest on ciekawy, jest w niewłaściwych rękach obe obecnie się znajduje, ale jest to na pewno coś ciekawego. Nie wiem. Na pewno nie, nie znudzi się tak szybko, nie przeje się ten efekt tak szybko jak rybie oko, ale jest to obiektyw charakterystyczny, który daje pewien efekt, który trzeba lubić i który trzeba chcieć, żeby właśnie go używać, bo to nie jest taki po prostu obiektyw do wszystkiego, to jest obiektyw bardzo specyficzny. Także zapraszam na taki klip właśnie w slow motion z parku, a ja Wam bardzo dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia z tym razem. Hej!